nazywa się Ścieżka śladami Sara. Dziś zobaczymy projekcję filmu dotyczącą historii Sara. Jutro odbędą się warsztaty fotograficzne, na które również serdecznie zapraszamy. O szczegółach opowie pan Sebastian Markowski, który jest autorem dzisiejszego filmu, który zobaczymy za chwileczkę. Dobry wieczór Państwu. Powiem szczerze, nie ukrywam, że mam wielką tremę, a tylko dlatego, że patrząc na Państwa, wiem, że to jest rodzina Stara. Na tej sali jest rodzina Stara, każdy z Państwa jest tym Starym związany. Dzisiaj jest też taka moda na popularyzację PRL-u tamtych lat, tych samochodów, bo okazuje się, że młode pokolenie nic na ten temat nie wie. A znowuż ci, którzy już przeżyli, wracają sentymentalnie do tej podróży. Ja dzisiaj Państwa zapraszam w sentymentalną podróż Starym przez świat, bo taki profil prowadzę na Facebooku i okazuje się, że liczba ludzi na tym portalu jest coraz większa. To był całkowity przypadek, że założyłem ten profil, ale okazuje się, że tak zaczął być popularny, że nic nie zostało mi innego, jak dalej iść w tym kierunku. Ponieważ mam taką pasję do filmowania, do robienia zdjęć, zdecydowałem, że będę tych ludzi utrwalał za pomocą kamery. Będę utrwalał historię Stara ze Starachowic. Okazuje się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą mi pomagać. Ludzie chcą mówić o tym. I moja gorąca prośba na początku. Proszę Państwa, każdego z Was chciałbym uwiecznić, zatrzymać czas, żeby opowiedzieć o tym. Ja nie jestem człowiekiem, który tworzył tą historię. Pomimo, że w tych Starachowicach się wychowałem od dziecka, praktykę miałem na FSC. Pan Tadeusz Bilicz był moim sąsiadem, bo mieszkałem Harterska 10, a przecież to jest tuż przez płot 15 metrów, gdzie chodziło mi, pamiętam, tą fantastyczną kwiaciarnię po schodkach w górę i tą klamkę taką stylową. I w środku bluszcz. Ja to pamiętam, to są obrazy z dzieciństwa, coś pięknego. Proszę Państwa, ogromna historia polskiej motoryzacji i dzisiaj będziemy właśnie w tym kierunku iść. Moja propozycja jest taka, film pozostawmy sobie na koniec, to jest 60 minut, wyprawa AWA-72, gdzie pan Stanisław Nowakowski jedzie do Afryki i tak naprawdę to jest tajna wyprawa, bo mają swoją misję, muszą przetestować samochody, a oficjalnie jest to wyprawa naukowa. Ale zanim obejrzymy na koniec ten film, po krótkiej przerwie, zapraszam Państwa do takiej klubowej atmosfery, być może rodzinnej. To też mi pomoże i moim prelegentom, bo dzisiaj moimi prelegentami, proszę Państwa, jest Piotr Król, który tutaj dzisiaj do nas przyjechał. Człowiek, który też gdzieś mój rówieśnik, interesuje się motoryzacją, pisze do artykuły do gazet motoryzacyjnych z ogromną wiedzą. A następnie pan Waldemar Grzyb, współautor Stara 266, Stara 244. Człowiek, który stworzył najlepszy samochód świata w tej klasie w tamtych latach. Panie Piotrze, zapraszam. Oddaję głos. Dobry wieczór. Jest mi bardzo miło tutaj gościć, powitać wszystkich. Chociażby ze względu na wiek czuję szacunek tutaj dla was wszystkich, bo jestem jednym z najmłodszych. No ale myślę, że jako autor tekstów postaram się was nie zanudzić i sprawić, żeby to spotkanie było chociaż troszeczkę wędrówką przez kolejne linki eksportowe i przypomnieć wam, gdzie między innymi trafiały nasze tutaj ciężarowe Stary, a trafiały praktycznie na wszystkie kontynenty. Także zacznijmy jakąś taką małą prezentację. Wspomogę się tutaj swoim tekstem, wspomogę się zdjęciami. Więc zacznijmy od początku. Jak wszyscy wiemy, mamy 48 rok, zaczyna się produkcja Stara. Są to samochody, powiedzmy sobie szczerze, może nie najnowocześniejsze wówczas, ale
działania wojenne sprawiły, że mamy sytuację taką, a nie inną. Aczkolwiek winni jesteśmy przyznać, że w tamtym czasie, na rok 48, STAR miał zadziwiające aktualne rozwiązania techniczne. W tamtym czasie normą były ciężarówki z tak zwaną kabiną klasyczną, czyli z silnikiem umieszczonym przed kabiną. Natomiast STAR, jako jedna z nielicznych wówczas ciężarówek, posiadał kabinę umieszczoną w ten sposób, jak na zdjęciu. Tutaj mamy ekspozycję startów poznańskich, gdzie mamy stary prezentowany w wersjach eksportowych. A więc kabina umieszczona nad silnikiem, tak jak to ma miejsce do dzisiaj i stało się w zasadzie standardem we współczesnych samochodach ciężarowych, choć zdarzają się wyjątki. I co? Pierwszym rynkiem, gdzie trafiają nasze stare, są dalekie Chiny. Praktycznie jest to drugi koniec świata. Skąd bierze się zainteresowanie samochodami? Po prostu zaczynają się już powoli odbywać targi poznańskie, na których samochody są pokazywane. Przyjeżdżają kontrahenci, przyjeżdżają oglądający. I marka staje się w jakiś sposób znana, prawda? Tu mamy kolejne zdjęcie. Tu już mamy samochody, akurat tu mamy zdjęcie wykonane w Maroku. Czyli już inny kontynent, inny rejon świata, do którego samochody są dostarczane. Klimat gorący, mimo to STAR daje sobie radę w kolejnych niesprzyjających warunkach. Stary za chwilę trafią do Wietnamu, trafią aż do Nowej Gwinei. Są też niepotwierdzone informacje, ale są, że stary trafiły również na Kostarykę i na Borneo. Były to pojedyncze, co prawda, egzemplarze, ale trafiły w tamte rejony. Tu mamy akurat zdjęcie wykonane w Wietnamie. Mamy już stara z silnikiem diesla. Star 27 przystosowany już do eksploatacji w tropikalnym klimacie. Widzimy charakterystyczny daszek. Tutaj również kontynent afrykański. Mamy już cywilnego Stara 66. Kolejne jego wersje będą trafiać na kolejne rynki i to w tysiącach sztuk. Zwłaszcza jako samochody nie tylko wojskowe, ale też cywilne, pogotowia techniczne, eksploatowane w najtrudniejszych warunkach. Tutaj widzimy na przykład Stary 27 w wersji wywrotka, tam w głębi, i w wersji L, czyli wydłużonej. Samochody te zostały przeznaczone na Kubę. Także jest to kontynent amerykański, jeszcze inny rejon świata. Tutaj mamy pierwszy nasz hit eksportowy. Samochód, który sprawdził się we wszystkich szerokościach geograficznych, we wszystkich warunkach. Star 66. Tu już mamy wersję rozwojową 660M1 w czasie prób i w czasie sesji zdjęciowej wykonywanej przez fabrycznego fotografa. Widzimy, jak fajnie te samochody pracują, jak układa się zawieszenie. Tu mamy hit eksportowy. Jelcz 574Z. Tak się nazywa ten samochód handlowo. Ale zbudowano go na podwoziu Stara. Wówczas, kiedy jest nowością, jest to jedyny w skali światowej taki pojazd. Przyjdzie poczekać mniej więcej 20 lub więcej lat, aż konkurenci zrobią podobne pojazdy, jednak nie wyposażone tak kompleksowo jak nasze stare. Tu akurat widzimy zdjęcie startów poznańskich, już wersja 660M2. Różnice są niewielkie, bo są one bardziej techniczne niż wizualne, ale mamy choćby rozłożony wysięgnik, który, dzięki któremu można było wyciągać silnik z samochodu, z czołgu, bo trzeba wiedzieć, że te samochody pracowały nie tylko jako
tak zwani cywile, ale były szeroko wykorzystywane w różnych armiach świata. Bardzo duże ilości miał na przykład Związek Radziecki. Tu mamy Stara 28-29, samochód przełomowy, samochód przejściowy. Samochód wówczas w 68-69 roku bardzo nowoczesny wizualnie. Samochód, który wprowadził Stara tak jakby w nową rzeczywistość. I do tego eksportowy hit wysyłany w setkach, tysiącach wręcz egzemplarzy na Węgry, czyli słynna kabina 642, którą zastosowała węgierska firma Czepelmi jako będąca konkurencją dla Stara. Tu już mamy samochód znany wszystkim, tyle że w wersji Tropik, wersja przeznaczona dla Libii, akurat tutaj jako cywil. Star 266 Tropik. Tutaj mamy jego wojskową odmianę. Również trafiała ona do Libii. Widzimy charakterystyczne rozwiązania zupełnie różniące ten samochód od wersji, którą znamy. Prawdopodobnie do dziś nie zachował się żaden egzemplarz. Gdzieś może w Afryce jeszcze jeżdżą, aczkolwiek u nas tych samochodów nie było nigdy. Tu widzimy podstawowe różnice. Potężny zderzak, inny niż w naszej europejskiej wersji, tak to nazwijmy. Osłona rurowa silnika i chłodnicy, miski olejowej. Co ciekawe, ta deska na zderzaku była takim zabezpieczeniem dla tych samochodów, gdyż służyły one na przykład w libijskich portach, gdzie przesuwały zderzakiem ciężkie kontenery zdejmowane z okrętów. Jako jedyne wówczas nadawały się do takich zadań. Był to samochód o wszechstronnym zastosowaniu. Poza tym już wtedy był to pojazd bezkonkurencyjny na tle międzynarodowej konkurencji, która walczyła o tamte rynki zbytu. Co ciekawe, samochód mogący w tej konkretnej wersji przejechać 1800 km bez tankowania. To jest rekord dla samochodów terenowych, ciężarowych, niepobity do dzisiaj, podobnie jak ta słynna zdolność zanurzenia się w przeszkodzie wodnej 1,80 m. Tu mamy samochód przeznaczony znowu na Chiny. Tysiące egzemplarzy Starów 200 jako ciągnik siodłowy, jako podwozia, jako samochody skrzyniowe z plandeką były eksportowane do tamtego kraju. Prawdopodobnie do dzisiaj duża część z nich jest eksploatowana w tych mniej zurbanizowanych rejonach. Tu mamy taką niespełnioną nadzieję, która również mogła być hitem eksportowym. Star 12,5 tony. Samochód, któremu no niestety nikt nie dał szansy zaistnieć na rynku. Pojawił się później jako Star 1142. Ale proszę zwrócić uwagę, 75 rok, samochód bardzo nowoczesny, wyprzedzający wówczas konkurencję. Dowód przyszłościowego myślenia naszych techników i konstruktorów. Tutaj mamy efekt współpracy po części eksportowej Stara, ale z kabiną Steyera. Jest to model 13T359, na którym konstruktorzy osadzili kabinę Steyera, która miała być kiedyś montowana na Starach. Również i ten samochód miał być we współpracy ze Steyerem eksportowany bardziej tutaj na europejskie rynki. No niestety historia potoczyła się troszeczkę inaczej. Kolejny Star 742, jego pierwsza wersja. Genialny samochód w swoim czasie. Samochód, który gdyby pojawił się wcześniej, stałby się hitem eksportowym. Zresztą, tak czy inaczej, bardzo dużo jego egzemplarzy wysłano w latach 90. w różne rejony świata. Choćby na przykład do dalekiej Jordanii, do Zairu.
tutaj star 1144, czyli star 1142 z napędem wszystkich kół. Samochód prezentowany nawet na targach poznańskich. Też niespełniona nadzieja, jak star jako, można powiedzieć, fachowiec od produkcji samochodów terenowych, mógł zrobić tutaj niezły interes. Tu mamy również niedoszły hidek sportowy Unistara, czyli uniwersalny nośnik osprzętu, uniwersalna maszyna robocza. Samochody, które do dzisiaj przez różne firmy są produkowane w ich wersjach, będące hitami. Hitami sprzedaży bardzo poszukiwane. No niestety u nas nie weszły do produkcji. Tutaj następna niespełniona nadzieja. Samochód, który bardzo podobał się za granicą, wzbudzał ogromne zainteresowanie. Star 1344. Tu ciekawostka. Prototyp został odnaleziony. Jest w stanie idealnym. Jeździ. Tutaj duża w tym zasługa pana Grzyba, konstruktora, i dzieło jego i ludzi pod jego kierownictwem. Genialny samochód, który na początku lat 90. przewyższał wszystkie ówczesne konstrukcje samochodów ciężarowych, terenowych swoimi osiągami. Do dzisiaj zachował się jeden, jedyny prototyp. Samochód, który niestety nie istnieje. Star 1366. Czyli poprawienie, jeszcze większe udoskonalenie Stara 266. Samochód bijący Stara 266 na głowę pod każdym względem. Samochód praktycznie zamówiony już przez armię węgierską jako podstawowy samochód, który miał być na jej wyposażeniu. Niestety skreślony przez niemieckiego właściciela, przez Manna, z planów produkcyjnych zaraz po przejęciu fabryki. Tu mamy samochody Star 742. Prezentacja akurat tej wersji była w 1994 roku na międzynarodowych targach motoryzacji w Poznaniu. Samochód, który wzbudzał bardzo duże zainteresowanie. Bardzo dużo egzemplarzy zostało wyeksportowanych. Nawet można je spotkać w takim dalekim kraju jak Jordania. Star 1142, samochód, którym w tej ostatecznej wersji, bo w takiej wersji był produkowany do końca produkcji, samochód, który można powiedzieć mógł być ratunkiem dla fabryki, samochód, którym zainteresowała się bardzo Nigeria, gotowa kupić 10 tysięcy egzemplarzy rocznie. Niestety zarząd Stara nie zrobił już nic, żeby ten kontrakt podpisać. Tu mamy Stara 542. Co ciekawe, najwięcej tego samochodu znajduje się nie w Polsce, bo praktycznie cała jego produkcja, jednostkowa co prawda, kilkanaście egzemplarzy, trafiła na rynek Jordanii i rynek Zairu. U nas jest to samochód praktycznie niespotykany. Tu też samochód, który wzbudzał bardzo duże zainteresowanie na rynkach arabskich, jako samochód wywrotka. Tu mamy zdjęcie akurat właśnie z Jordanii. Stacja obsługi serwisowej Stara. Istniała jeszcze w latach 90. Niestety dzisiaj z różnych powodów już nie istnieje. Tutaj mamy stary właśnie u sprzedawcy właśnie w Jordanii. Samochody, które tam praktycznie stały się hitem. Tu mamy Stara 744, samochód, który w wersji wojskowej również mógł być eksportowany. Niestety z pewnych względów samochód nie przyjął się także i w naszym wojsku. Za to w energetyce był hitem. Tu mamy samochód już skonstruowany po przejęciu Stara przez nowego właściciela, czyli przez Manna. Star 12155. Samochód, który w zasadzie mógł być produkowany do dziś, gdyby tylko były dobre chęci. Co ciekawe, część z tych samochodów wyeksportowano na Węgry. Stały rynek eksportowy Stara. Tu mamy wersję wzbogaconą wyposażeniem z pakietem aerodynamicznym.
Co ciekawe, był tutaj powrót do współpracy po części ze Steyrem, gdyż od niego pochodziła znowuż kabina, czyli drugi raz w historii. Samochód, jakby nie patrzeć, bardzo ładny, aczkolwiek zabrakło dobrych chęci nowego właściciela do kontynuacji produkcji, która mogła trwać do dzisiaj, gdyż były to samochody, powiedzmy sobie szczerze, mające duże możliwości rozwoju. Niekoniecznie musiałyby być robione na niemieckich podzespołach, prawda? Tu mamy samochód jeszcze na polskich podzespołach, ale już z niemieckim silnikiem, Star 944. Pierwsza prototypowa wersja, również sprzedany za granicę do wojsk ONZ w niewielkiej partii, ale jednak te samochody się zachowały. Tu mamy modernizację Stara 266. Niestety samochód akurat tutaj już gorszy pod każdym względem. Samochód z podzespołami MANA, oznaczony jako 155-66M. Prościej nazywa się go 266M. 1466. Samochód, który zastąpił w zasadzie Stara 266. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć taki bardzo ciekawy kontrakt już u schyłku istnienia Stara. Kontrakt z Jemenem, gdzie zamówionych zostało 550 samochodów, z czego 400 to były stare 266 w wersji tropikalnej. I niestety samochód, który przed chwilą widzieliśmy, 1466, doprowadził po części do rozwiązania kontraktu z Jemenem, gdyż wojsko tamtego kraju domagało się w całości realizacji kontraktu w postaci Stara 266. Tu mamy akurat jeden z egzemplarzy, które zostały dostarczone. One tam służą do dzisiaj. To jest ważne, mimo że w kraju jest wojna, dużo samochodów zostało zniszczonych, ale tak zwani bojownicy Państwa Islamskiego używają ich z powodzeniem do dzisiaj. Niestety, a może stety. Tu mamy oczywiście montaż. Samochody te były, jak wiadomo, montowane na oddzielnym pasie produkcyjnym. Wiadomo, że po zakończeniu kontraktu jemeńskiego zakończono również produkcję Stara 266. Tu egzemplarz akurat demonstracyjny, który został jako pierwszy pokazany chyba Jemeńczykom. Samochód, który wzbudził ogromne zainteresowanie. Zresztą była możliwość rozwinięcia tego kontraktu, choćby ze względu na fakt, że miały dojść wersje specjalizowane, czyli nie tylko ta skrzyniowa, ale i wersje z innymi nadwoziami, jako druga część kontraktu. No niestety niemiecka strona sprzedała 150 egzemplarzy, troszeczkę tak na siłę, Stara 1466. Właśnie tak wyglądały te samochody na eksport. Były montowane tutaj z podzespołów niemieckich w Starachowicach. No niestety po zaprzestaniu produkcji tych samochodów praktycznie skończył się eksport, choć były realne szanse, żeby dalej realizować i dalej kontynuować historię. Co mogę powiedzieć? Do dzisiaj na wielu kontynentach można tutaj montowane przez Was, projektowane stare spotkać. Te samochody ciągle spełniają swoje zadania, czy to w wojskach, czy na rynkach cywilnych, jako samochody używane do codziennej ciężkiej pracy. Czego to dowodzi? Przede wszystkim potwierdza słuszność Waszych rozwiązań technicznych, słuszność założeń i co tu dużo mówić. Potwierdza trwałość i niezawodność tych samochodów, a warto wiedzieć, że no niestety, ale Star w momencie przejęcia przez niemieckiego producenta był konkurentem. Wiadomo, że
konkurencja się likwiduje, jeżeli tylko się da i jeżeli są ku temu warunki. Żeby nie przynudzać. No niestety szkoda, że taka jest prawda, niestety bolesna, że polska strona nie wykonała praktycznie żadnych ruchów, żeby utrzymać produkcję, która mogła być kontynuowana. Praktycznie niemieckiemu właścicielowi nie postawiono żadnych warunków co do utrzymania marki, utrzymania znaku towarowego. Także można było robić, co się podoba nowemu właścicielowi. Postanowiono, że Star podzieli los Steyera i brytyjskiego Erfa, które zostały wykupione w taki sam sposób. No, ekonomicznie, posługując się terminologią ekonomiczną, nazywa się to tak zwanym wrogim przejęciem. I cóż, myślę, że wypada wam tylko pogratulować, że mieliście takie, a nie inne samochody. Żal, że nie macie, bo no niestety, różne względy niezależne od nas tutaj obecnych, prawda? No, także dziękuję za wysłuchanie. A ja, proszę Państwa, chciałbym tylko przypomnieć, bo mamy tutaj Państwa z muzeum, Pana dyrektora, Panią wicedyrektor, którą serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, ja przy tych filmach współpracuję z muzeum. Liczę na ich pomoc i tą pomoc uzyskuję, jak również materiały, które z Wami robię, do muzeum będę przekazywał i są te materiały przekazywane po to, żeby w archiwaniach zostały, aby Wasze wypowiedzi były, zostały na wieczność, że tak powiem. Nie omieszkam powiedzieć, że wczoraj byłem na uroczystości w muzeum 120 lat Wielkiego Pieca i proszę Państwa, miasto rozwijało się dzięki fabryce. 20 lat później zakład zbrojeniowy. Dlatego zakład zbrojeniowy powstał, tak jak Pan Dyrektor wczoraj muzeum powiedział, dlatego, że był Wielki Piec. Ale dlaczego powstało FSC, jest teraz pytanie. Bo proszę Państwa, w zakładach zbrojeniowych zrobiono 400 ram do samochodów zachodnich, a po wojnie już była gotowa, w zasadzie PZ-Inch, gotowa konstrukcja, nowoczesna, z silnikiem w środku, która zwiększała przestrzeń ładunkową. I dlatego powstała fabryka w Starachowicach, że właśnie było bezpiecznie, było z daleka od granic, a mało tego, w jednym czasie pracowała kopalnia, pracowała huta i mogliśmy wytwarzać wszystko w jednym miejscu. I był taki okres czasu w polskiej fabryce, że wszystko było w jednym miejscu. Tylko po to, żebyśmy byli bezpieczni. Niestety, być może daliśmy się wykorzystać w latach 90., ale to już jest kawał historii. Teraz bym chciał przejść i zabrać Państwa do lat 70. Do lat 70. podróży w czasie, gdzie to była świetność fabryki, gdzie FST bardzo dobrze prosperowało. 76 rok, 20 tysięcy osób pracujących w FST, 26 tysięcy osób pracujących w Polsce. 8 co do wielkości zakład w Polsce. Jeden z największych w Europie. W 70. bodajże trzecim roku otwieramy pas próbny. Bo nikt praktycznie się nie mógł poczuć czymś takim. Linia produkcyjna miała 1,5 kilometra. Można byłoby tak wymieniać obszarowo i wielkościowo. Naprawdę byliśmy potęgą motoryzacji w Polsce. Ale do tego jak doszło? Doszło to poprzez wielkich ludzi, proszę Państwa. Bo już 6 lat od produkcji, od 1948 roku już eksportujemy do Chin. Ale co się dzieje dalej? W latach 70. jest wyprawa zorganizowana Polish Trans Asia i kierownikiem tej wyprawy jest Dobiesław Walknowski. A któż to jest? Można byłoby się zapytać. Proszę Państwa, jest to mój przyjaciel, człowiek dzisiaj dżentelmen, ma 90 lat, podróżnik, który zwiedził cały świat, a proszę Państwa, podróżował w latach 60. Pojechał starym 66 do Afryki, samotnie przejechał Afrykę. W latach 63-65 pustynne drogi z polskimi naukowcami i on był wcześniej niż polscy naukowcy. 2 lata wcześniej pojechał na rekonesans
zobaczyć, gdzie można pojechać i gdzie można szukać tych znalezisk. Znaleziska się znajdują jako coś, co jest ewenementem w skali światowej w Muzeum w Warszawie, w Pałacu Kultury. Proszę Państwa, co jest dalej? Jedzie starym 68 do góry, w góry Hindukusz z polską wyprawą z Himalajstanu. Później w 68 Afryka. Jedzie z Węgrami do Afryki eksplorować jaskinie. I w końcu Pimont w latach 70. wyznacza go na człowieka, który ma pojechać i zdobyć rynki zbytu w Azji. Za chwilę połączymy się z nim internetowo, ale zanim tam będziemy, to przejdźmy do lat 70. do produkcji Stara 28-29A, którym właśnie pojechał do Azji Walknowski. Fabryka samochodów ciężarowych Stara Komisja. W ciągu 22 lat ponad ćwierć miliona samochodów. Pierwszy Star w roku 1948. Od tego czasu powstały nowe oddziały, wyrosła nowa zaleta. Dziś fabryka zatrudnia blisko 17 tysięcy osób. Pomyślnie rozwija się ruch z tym zawodnictwa pracy. 115 brygad posiada tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej, a 315 ubiega się. Rozwinęła się nowa forma kontroli jakości produkcji. Uprawnienia samokontrolne ma 1140 pracowników. Najmłodszy i najnowocześniejszy wydział szofer kopnia. Pracuje się tutaj najnowszymi metodami. Trzon załogi wydziału młodzież. Kilkanaście zespołów ubiega się o tytuł Brygady Pracy Socjalistycznej. Na czele 7-osobowa brygada Henryka Maciejczyka. Działem fabryki jest narzędziownia i tu rekordy biją ludzie w Łodzi oraz członkowie Brygad Pracy Socjalistycznej. Przewodzi 7-osobowy zespół prezesów Zygmunta Skrzydło. Zapowiedzieli, że klimatu nie pozwolą sobie odebrać. Starakowickiej FSC schodzi codziennie ponad 60 samochodów, stary 28 i 29. W przygotowaniu następny model Star 200. Silnik 150 koni mechanicznych, ładowność 6 ton. Produkcja w drugiej połowie przyszłego roku. W planach na następną 5-latkę zwiększenie produkcji samochodów do 36 tysięcy rocznie. Przedtem jednak nastąpi modernizacja urządzeń i technologii produkcji. Wymagać to będzie zwiększonego wysiłku kadry inżynieryjno-technicznej i całej załogi. Produkcja polskiej ciężarówki ma bogatą tradycję. 15 grudnia 1948 roku przedstawiciele załogi FSC zameldowali na Kongresie Zjednoczonej Partii w Warszawie o wyprodukowaniu pierwszych polskich samochodów ciężarowych. Starakowice są więc kolebką polskiego powojennego przemysłu samochodowego. Proszę Państwa, jak wyglądała wyprawa do Azji i jakie kraje przejechały? W wyprawie do Azji uczestniczyło trzech ludzi, Walknowski do Biesław, pan Jabłoński, mechanik ze Starachowic, Wydziału Doświadczalnego oraz pan Kamiński, fotooperator oraz fotograf. Byli bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze wyposażeni i przejechali 17 krajów, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Syria, Irak,
Iran, Irak, Afganistan, Pakistan, Birma, Syjan, Kambodża, Malaje, Singapur. 25 tysięcy kilometrów sztarem A29. Za chwilę połączymy się z panem Walknowskim, do niego, do Krakowa, w domu niego zawitamy, aby nam opowiedział też o tej wyprawie. Tak jak powiedziałem, jest to mój przyjaciel, często u niego bywam. Człowiek, którym sztarami przejechał tysiące kilometrów. I to, co on zawsze mówi, nigdy mnie nie zawiódł. A jak go traktował? Jak najlepszego przyjaciela. Rozmawiał z nim, głaskał go. Mówi, każdy samochód jego wyprawowy miał imię. I tak ci ludzie podchodzili do tych rzeczy, do tych waszych samochodów, do tych naszych samochodów. Gdy był w górach, w Himalajach, to dziwili się, proszę Państwa, w ambasadach, że ten człowiek tam dojechał własnym samochodem. Jego zadaniem było bywać w ambasadach, tam był przyjmowany przez dygnitarzy, tam pozostawiał swoje gadżety, które były zabrane z Polski, proporczyki, prospekty. Już były wstępne rozmowy na temat tego, żeby te samochody były zakupione przez dane kraje. Ambasadorzy z dygnitarzami jeździli tymi samochodami, tym samochodem, konkretnie tym starym A29. Był to samochód fabryczny, nie był specjalnie przygotowany. Także może byśmy spróbowali tutaj chwileczkę połączyć się. A ja Państwu rozdam, ponieważ Walknowski cały czas do Polski przesyłał do gazety Przekrój swoją korespondencję z wyprawy, gdzie opowiadał, gdzie jest i co robi. I jadąc, już Polacy na niego w pewnych miejscach czekali, że oni już wiedzieli, że Walknowski przyjedzie tam gdzieś do Iraku. I tam też Polacy budowali różne drogi, pracowali w kopalni. Są to fantastyczne opowieści, do których dzisiaj nie ma czasu wrócić, ale zachęcam Państwa do internetu, do archiwum gazety Przekrój, gdzie tam są wszystkie opisy jego wypraw. Jest to fenomenalna lektura. Ja Walknowskiego namawiam, żeby zrobił z tego książkę, bo naprawdę jest o czym pisać. Za chwileczkę Państwu dam w wersji papierowej, a w tym momencie się z Walknowskim postaramy połączyć, dobrze? Tak, gdzie jechałeś z rynki zbytu zdobywać stare na 29 aż w 70 roku? Nie mogę Ci tego powiedzieć, bo przygotowany jestem na co innego. Wiesz, jeździłem po całym świecie i teraz to jest zupełnie inna sprawa. Ja cały krok zjeździłem. Tyle milionów kilometrów jest starany. Tylko chciałem powiedzieć coś innego dla Was. Nie akurat co bardziej czy gdzieś. To chciałem coś powiedzieć, podziękować serdecznie za to, że star istnieje. Że istniał i podziękować wszystkim tym, którzy żyli wówczas, jak ja z nimi kontaktowałem. Żeby oni, dziękuję, jak już nawet nie ma ich, no, że mieliśmy świetny kontakt, że robiłem wszystko dla stara i dla ciebie. I ten star był dla mnie niesamowitą historią. Wiesz, po prostu, nie miałem żadnych problemów. Tam, gdzie ten samochód, te pustynie świata, wszystko kraje, te góry i przełęcze, wiesz, to jest niesamowite. Ale to zawsze myślałem o Polsce, o starze i pokazywałem stare ministerstwa, z którym się spotykałem. Prezydenci różnych krajów, którzy odwiedzali stary, którzy mali wiedzieć stary. Rozumiesz? Dobrze, także Domisławie, cieszę się, że Cię widzę. Cieszę się, że masz taką miłość do tego samochodu, taką jak my wszyscy. Tak, ogromną. Ogromną, bo to nie tylko jest zachowanie życia. Przecież takie urządzenie, taka maszyna, ja nie miałem nigdy żadnych awarii. Po prostu jak czułem tą maszynę jak żywą instytucję jakąś całą, wiesz. I widziałem twarze tych, którzy stworzyli i z którymi ja rozmawiałem, zajmując się starym. Czy sztab generalny, czy tata tam pomagał, czy coś. Dobiesławie, dziękuję Ci. Ja opowiem jeszcze historię o Azji na koniec. Tak, dobrze. My wszyscy życzymy Ci 100 lat. Tak, ale poczekaj, ja chciałem skończyć jeszcze jedną rzecz. Tak? Jedną rzecz skończyć. Mianowicie ja
kłaniam się serdecznie z wszystkim tym, którzy reprezentują nadal jeszcze w sobie, wiesz, stara. I ja będę robił wszystko, star w następnych latach będzie zawsze ze mną i on będzie we wszystkich książkach. To będzie dziesiątki lat. W każdej książce będzie star, będzie żona był. W każdej książki, którą mam umowę z ministerstwami dla książki, dla książki dla dzieci, czy w Polsce, czy w innych krajach, tam ten star będzie zawsze pierwszy w tym, że tak powiem, rozdziale. Proszę Państwa, Dobiesław Walknowski, to jeszcze Wam nie powiedziałem, bo to jest człowiek, który ma korzenie, jego przodek był na Wawelu w Straży Przybocznej Króla i podczas bitwy pod Grunwaldem dostał przydział szlachecki, że tak powiem, ziemię i od tamtej pory ta rodzina naprawdę bardzo głęboko patriotyczna, z wielkimi tradycjami dla Polski, zasługami w Sejmie, jego przodkowie byli w zasadzie z pokolenia na pokolenie, tata był generałem, który odpowiadał za zachodnią granicę, który też mu pomagał w tych wyprawach. I proszę Państwa, tym naszym starym naprawdę przejechał cały świat. Maluchem, Jelczem, pomoc do Afganistanu, naprawdę to jest bardzo duży zarys. Ale co mogę powiedzieć, stara Walknowski ma to dziś, ma stara 244, który jest tak zwanym Dominikiem, niektórzy mówią 266, tutaj są takie spory, ale żeby tylko takie problemy były, który pan Waldemar Grzyb był konstruktorem tego samochodu. Dlatego zapraszam też również pana tutaj do tej naszej dyskusji. Panie Waldemarze, przejdźmy dalej. Człowiek, konstruktor, współautor Stara 266, ale proszę Państwa, o czym będziemy rozmawiać, panie Waldemarze? O nowych technologiach, o tym, o czym ludzie jeszcze nawet nie wiedzą do dziś. O tej współpracy międzynarodowej, która niestety, ale dzisiaj nie doszła do skutku. O Starze 300. I nowoczesnym silniku. Zapraszam. Dzień dobry. Witam przede wszystkim pracowników fabryki samochodów. Czy mam głos? Bo nie słyszę. Słychać? Fabryki samochodów ciężarowych. Tych, którzy pracowali w pierwszej połowie i w drugiej XX wieku. Bo to była prawdziwa fabryka. I ten wzruszający film, który tu panowie pokazali, to był w naszych sercach, w waszych sercach. Pracujący ludzie w fabryce samochodów ciężarowych byli w pełni oddani dla stara. Dla fabryki. To był taki duch. Nie płacz, kiedy odjadę. I chciałbym tylko trochę słów dorzucić do tego, co było. Bardzo miła tutaj była ta wizja pokazana wszystkich o niemal starów, jakie produkowaliśmy od roku 1948. I co ja mogę tylko powiedzieć, że to były trzy zasadnicze techniki i technologie. Pierwsza, Star 20. I słusznie, chyba pan Sebastian powiedział, że to była koncepcja nowoczesna jak na tamte czasy. Kabina wagonowa, samochód, który miał możliwości większe do załadunku, a nie utrzymywania przodu bezczynnego, że tak powiem. A więc rozłożenie ładunku. I no cóż, silnik benzynowy, 85 koni, to był samochód. Ale jego produkcja w Starachowicach pozwoliła na
odgruzowywanie zniszczonego przez II wojnę światową kraju i budowę kraju. Ten Star 20 słabym był, ale w 56 roku stanowił star na polskich drogach 60% samochodów ciężarowych. W latach 70., jak pamiętamy wszyscy, wielki skok technologiczny, techniczny do przodu, rodzina Star 200. To był niemal niewyobrażalny skok, bo wszystkie zespoły innej koncepcji, nowocześniejsze i nowe. To znaczy i silnik, i kabina, i skrzynia biegów, i mosty napędowe, osie, i tak dalej, ach, instalacja elektryczna i tak dalej, i tak dalej. Ci, co tam pracowali, to mogą jeszcze do tego dołożyć wiele. I ta rodzina Star 200 mogła się już mierzyć, jak w tym filmie i w tej prelekcji, którą tu pan przedstawił, z firmami zachodnimi. I to nie jest przesadą. Tyle serca, co włożyli w to specjaliści, inżynierowie, tyle serca, co włożyli fachowcy, bo ja jeszcze wrócę, nie powiedziałem jednej rzeczy, że to, że fabryka znalazła się w Starodowicach, to było między innymi zasługą kadry fachowców, kultury technicznej, którą wykształcili może nawet wojskowi tymi procedurami i odbiorami wojskowymi. To się liczyło, że w ich ręce można coś powierzyć. Ta część ludzka. No ale wracając do tej rodziny Star 200. Pierwszy, który był uruchomiony, to rzeczywiście najbardziej skomplikowany Star 266. No... Był to samochód wszechstronnie przebadany, bo on był w badaniach przemysłowych i kontrolno-wojskowych. Pan pułkownik Borowiec Kazimierz ma w tym duży udział, duże wsparcie otrzymywaliśmy ze 110 RPW jako ośrodek badawczo-rozwojowy. Razem jeździliśmy do Sulejówka na różnego rodzaju podsumowania, oceny Stara 266. W 73 roku uruchomienie tego samochodu. Zjawisko niesamowite. Sukces. Samochód rzeczywiście. Seria próbna w 73 roku zrobiona. I nagroda państwowa. Co to jest nagroda państwowa? To jest nagroda Komitetu Nagród Państwowych. Komitet składał się z profesorów uczelni różnych, którzy oceniali, czy te rozwiązania są, tak jakby dzisiaj powiedział Morawiecki, innowacyjne, nowoczesne i konkurencyjne w świecie. No okazało się, że tak. Samochód spełniał 140 wymagań techniczno-taktycznych wojska. To była wielka rzecz, że ten samochód mógł pokonywać najróżniejsze przeszkody terenowe, łącznie, tak jak już było tu mówione, z pokonywaniem przeszkód wodnych do głębokości 1,80 m. Silnik tego samochodu musiał być przystosowany do pracy pod wodą. Nieprosta sprawa, a może do takich prostych skojarzeń. Największym problemem to był kolektor wydechowy. Samochód musiał w pełnym biegu, bo wiadomo, pod wojnę, pod obstrzałem, wjechać do wody i wyjechać. A więc ten czerwony kolektor wydechowy musiał to wytrzymać. I nie można było długo dobrać żeliwa, które by
pozwoliły na taki szok termiczny. Przepraszam, ja może niewyraźnie mówię. Wyraźnie, ale ja zrozumiałem, tak? I w związku z tym ten samochód musiał przejść wielkie badania. Badania laboratoryjne, badania stanowiskowe, badania drogowe w OPR-ze, ale i witki Sulejówek, właśnie tutaj wracam do pana pułkownika, na poligonie czołgowym z przypiętą armatą S-60, takim ona miała symbol. I tam w tym trudnym błocie, w trudnych warunkach była sprawdzana jego trwałość. To były ciekawe doświadczenia. A ocena i dopuszczenie do produkcji było wykonywane na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej. No, a jeszcze powiem, że część badań była robiona w Wojskowej Akademii Technicznej. Mieliśmy taki problem. Samochód miał pracować w temperaturze minus 40 stopni. Gdzie to sprawdzić? Gdzie przebadać? Uruchomienie i tak dalej, i tak dalej. Nami na Kamczatkę nie mogliśmy tego zorganizować, żeby nie pocinać. No i VAT miał komory niskich temperatur, gdzie cały samochód wjechał i po jednym dniu zamrażania mógł na następny dzień wyjechać, wrzucić akumulatory i rozruch. Za pomocą urządzenia rozruchowego, które było zakonstruowane specjalnie dla tego samochodu. A więc to urządzenie rozruchowe miało pracować 40 minut. Tu widzę, koledzy inżynierowie są 40 minut i samochód miał się uruchomić. A więc co przez te 40? Ten podgrzewacz rozruchowy miał ogrzać silnik, płaszcz silnika, bo ten z płynem chłodzącym, tak żeby on nabrał temperatury i uwolnił zacisk na panewkach, tłokach, elementach ruchomych. No i umożliwić ten rozruch jeszcze przez to, że z tej szufli ogień szedł pod miskę olejową, grzał olej, no po części skrzynię biegów, prawda. I po 40 minutach następował rozruch. W 244, czyli ten napęd na dwie osie, najciekawszym była odmiana 244 dla rolnictwa. 244 RS ze zmienną pojemnością skrzyni ładunkowej na ogumieniu szerokoprofilowym i on mógł jechać równolegle do kombajnu zbierającego i odbierać czy to zielonki, czy okopowe. Najtańsze białko to rolnicy uzyskiwali z zielonych, a głównie z kukurydzy na zielonych. Panie Waldemarze, ja tak tylko chciałbym się wtrącić. Czy może pan opowiedzieć o tym planie 240 koni, że miał się nie wyciągnąć? I teraz już kończę. To koniec Sara 200. Czyli ta technika, technologia Sara 200 kończyła się na wyprodukowaniu tych samochodów, o których powiedziałem. W tym czasie OBR pracował już w 80. latach. Pracował nad rodziną Star 300 i to, o co pytał pan Sebastian, to był samochód o dużo wyższych parametrach od produkowanych. 8 ton, silnik 240 koni, a więc z tego silnika 150-konnego po doładowaniu dostał 240 koni. I ten silnik był również, tak jak i inne
próbowano najpierw w ośrodku na turbosprężarce Holsen i polskim naszym układzie, tym pompie w Tyskowej. I w tym rozdwojeniu jaźni była praca na V8, ale może nie o tym. Informacje, jakie z działu studiów w OBR-ze mieliśmy, był dział, który tłumaczył różnego rodzaju materiały reklamowe, ale i informacje z gazet technicznych. Okazało się, że takim światowym instytutem, który może z tego silnika zrobić cuda, no to jest Ricardo Wangi. A więc zwróciliśmy się, Ricardo najpierw muszą zakwalifikować ten silnik, zareklamowali się, co mogą zrobić, no i doszło do współpracy, żeby nie przedłużać. Sam byłem tam w tym Ricardo. Oni na taką rzecz, kiedy ma być wtryśnięte paliwo, w którym momencie w funkcji drogi tłoka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W szczegółach na tych silnikach jednocylindrowych pracowali non-stop. No i po zastosowaniu właśnie aparatury, ale już nie tej z Mielca, tylko Boscha, wysokociśnieniowej 800 atmosfer, która pozwoliła na w odpowiednim momencie rozpylone paliwo podać do komory spalania, spowodować wybuch i ekonomicznie właśnie zamienić go na moment napędowy. To była jedna rzecz. Druga rzecz, ta turbosprężarka, na której my chcieliśmy robić, Holse miała dużą bezwładność, czyli jak się dodało gazu, trzeba było poczekać chwilę, żeby ona się rozkręciła, a turbosprężarkę, którą zaproponował Ricardo, KKK firmy 3K, nie miała tej wady. Dosłownie ten silnik pracował tak, jakby to był silnik benzynowy czy wolnoscący, wysokopręczny. No i co? Myśmy takie próby robili, ale czas uciekał. Start 300 został zbudowany w latach 80., zaprojektowany i zbudowany w latach 80. i w 89. cała rodzina przekazana do badań. Kontrolno-wojskowych 244, to znaczy 344 i 366 i do badań zakładowych star 342. Była to nowoczesna, którą tu pokazujemy, ja też jeszcze mam tu jakieś zdjęcie, mógłbym pokazać, rzeczywiście z kabiną Steyr. A skąd się wzięła ta kabina Steyr, że ona pasuje na stara 266, jest używana do remontu? Ano stąd, że myśmy współpracowali ze Steyrem, żeby obniżyć koszty uruchomienia. Daliśmy nasze wymagania zabudowy tej kabiny i razem to dzieło zostało zrobione, kabina miała być produkowana z wytłoczek w Kielcach, montowana w Strachowicach, malowana, wysyłana do Steyra, oni swoje wyposażenie, my swoje. A dlaczego tak? Bo ich wyposażenie było drogie, ale bardziej luksusowe. A ja przypomnę, że w czasie rodziny Star 200, ponieważ byliśmy niewydolni, to nawet kabinę tą kielecką, opływową zamieniliśmy ze ścianami płaskimi. Co było cofnięcie się o krok do tyłu. A więc tylko nasze możliwości. No i już Steyra zresztą mogłem cię przekonać, jak tam się tworzy tą nową kabinę i nowy samochód.
Ono robiło się w ten sposób, że dostawcy Steyera przyjeżdżali i proponowali rozwiązania. A myśmy rysowali klamkę, odlewali na dolnym z aluminium i patrzyli, czy się otwierały dobrze drzwi. A więc no to były, to był ten rozdziew wielki. Słucham? I co dalej? Ta kabina zamiast produkcji u nas, bo myśmy już byli po restrukturyzacji, a więc już nie produkowaliśmy niebawem samochodów w Starachowicach, ponieważ tu nastąpiła mocna restrukturyzacja, fabrykę samochodów ciężarowych zamieniono na jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, którą zlecono inwestorowi strategicznemu, o którym tu nie będę mówił, a ten inwestor strategiczny sprzedał Manowi część swoich udziałów. No i wszystkie nasze plany, łącznie z Paryż Dakar, no musiały ulec przedawnieniu. Jako już nieistotne i nieważne, bo nie było już fabryki samochodów ciężarowych. W 2009 roku fabryka już się nazywała Man Star Bus zamiast FSC Star. A więc już nie było, te wszystkie powiązania współpracy zostały przerwane. Panie Wadymarze, ja jeszcze tutaj chciałem się zapytać, żeby pan powiedział, wrócilibyśmy do tej narady, w której pan stał i oficjalnie powiedział, że Star jest z parametrami lepszy ten projekt, na którym pracujecie, niż Mercedes, tak? W osiągach silnika. Proszę by jeszcze wspomnieć o tym. Czy ja o tym mówiłem, a jeśli chodzi o Mercedesa, to największe zmierzenie się z Mercedesem było w Libii, gdzie Kaddafi absolutnie nie wierzył w opowiadania, tylko chciał mieć próby. Na pustynię pojechały samochody, lej był wywalony, wjechał Star, wyjechał. Mercedes został. Pojechali, a samochód nasz próbował, to znaczy reklamował Stypułkowski z biura z naszego Polmotu, Centrali Handlu Zagranicznego. Pojechał na, następne było zgromadzenie na plaży. Wjechał do morza, samochód zanurzył się po szyby, władzy w dachu były, władzami w dachu wysiadł dysponent i on, przypłynęli na brzeg. Konsternacja, jak go teraz wyciągnąć. Z powrotem popłynęli, przez władzy weszli, odpalili silnik i wyjechali. Tak się urodził kontrakt z Libią. Kaddafi płacił gotówką. Było to bardzo korzystne. Taki sam korzystny był kontrakt z Chinami. Przecież 5000 ciężarówek szło do Chin. Samochody produkowane dzień i noc, ładowane na wagony do Gdańska, do portu i do 5 portów w Chinach, bo tam są duże odległości. Do 5 dostarczane były te samochody stare. A w ogóle, żeby wejść, ambasada przygotowała, może tak jako ciekawostkę, na sali kinowej w ambasadzie w Pekinie takie przyjęcie, przychodzili codziennie inne resorty. A my na te resorty mieliśmy gotowe propozycje, czyli ten samochód dla rolnictwa, powiedzmy, chociaż u nich rolnictwo wyglądało inaczej zgoła niż u nas. Robiło się prawie wszystko ręcznie.
Młócić to w ten sposób, jak ja byłem, to był przed 80 rok. Rozkładali to na drodze asfaltowej, samochody przejeżdżały, oni potem zmiatali słomę na bok i to była taka mechanizacja. A więc im Star 244 RS nie był tak bardzo potrzebny. Ale to jako ciekawostkę. Słucham. Od razu by zmienił to. Ale dzisiaj Chiny nas wyprzedziły. I muszę powiedzieć, że prawdopodobnie w technice. Dlatego, że elektromobilne samochody, pan widział, będziemy prawdopodobnie z nimi produkować. Proszę Państwa, no czas nas niestety kończy się. Kończy. Proponuję jakąś krótką przerwę, może 10-minutową, żebyśmy odpoczęli od tych emocji, bo naprawdę emocje tutaj były duże. No. I zapraszam Państwa na film. Kto ma ochotę zostać, to będzie film opowiadał o wyprawie w 72 roku przez Stanisława Nowakowskiego. No, zdanie, wyprawie, wyprawie. Panie Sebastian, za bardzo się rozgadałem. Nie. Myślę, że tych wiadomości jest... No, ja miałem jeszcze dużo do powiedzenia, ale... Panie Waldemarze, ja naprawdę bardzo dziękuję. Myślę, że to spotkanie nie jest ostatnim. Jeżeli jest takie zainteresowanie i taka potrzeba, powinniśmy się spotykać i ja to wszystko filmuję, także będzie to na pewno dla potomnych cenna. To co teraz ja mówiłem? Tak, oczywiście. To tam proszę to wycinać. Dziękuję, zapraszam na 10-minutową przerwę.